Pewnie niektórzy z Was pamiętają mój test tego modułu Riden RD6018. W filmie powiedziałem Wam, że jak tylko zdobędę odpowiedni zasilacz, postaram się nagrać cały ten proces składania. Właśnie udało mi się kupić coś takiego. Zobaczcie. Mocy powinno wystarczyć. Tak to wygląda. Kupiłem to na Allegro, kosztowało to niewiele ponad 200 zł. Już w zestawie jest procentowy wskaźnik poboru prądu. Kontrolka OK. Możemy sobie ustawić napięcie wyjściowe od 40 do 60 V. Również możemy ustawić sobie zabezpieczenie nadnapięciowe oraz ograniczenie prądowe. Sprzedający dał nawet wtyczkę do zasilacza z kawałkiem przewodów. Także można to wykorzystać. Ja oczywiście postaram się to jakoś ogołocić, żeby to nie było takie duże. Chłodzenie jest pasywne. Urządzenie pewnie było w jakiejś szafie z wentylatorem. No i podłączyłem na szybko moduł i zobaczcie, jak to wygląda. Mamy 330 W, żarówki ładnie świecą, tutaj pokazuje się 10% obciążenia. Także myślę, że ten zasilacz powinien dać radę, nawet z dwoma takimi modułami. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany zakupem takiego zasilacza, to link macie w opisie. Ja na razie testuję to rozwiązanie, chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat, czy to jest dobry wybór. Może ktoś z Was montował taki sprzęt, podzieli się swoim doświadczeniem. No i to by było na tyle dzisiaj. Już niedługo następne filmy. Trzymajcie się.